Zastanawialiście się kiedyś, czy kofeina ma wpływ na to, jak dobrze gracie? Ostatnio zagrałem kilka meczy z kofeiną i też kilka meczy bez niej, a dzisiaj wam pokażę wyniki. Zasady były takie, zagrałem kilka meczy, po czym poszłem po kawę i żeby było dokładnie, to nie wiem, jakoś nie wiem, 4 filiżanki kawy, tylko po prostu odmierzyłem sobie ilość kofeiny w tych wszystkich moich kawach. Za każdym razem było to 400 mg, czyli dzienna maksymalna rekomendowana dawka. Znaczy niekoniecznie rekomendowana, tylko taka jakby bezpieczna, można by powiedzieć, według internetu przynajmniej. I po odczekaniu jakieś, nie wiem, godziny może, zagrałem kolejne mecze, tym razem na kawie. W teorii właściwie mógłbym wam po prostu przedstawić wyniki, ale to byłoby dosyć nudne moje zdanie, więc zróbmy jakiś mały challenge. Zacznijmy może od CS-a, pokażę wam obydwa mecze, a wy sami będziecie musieli zgadnąć, który jest który, czyli który jest z kofeiną, a który bez. A dopiero po zobaczeniu tych dwóch klipów dam wam wyjaśnienie, co jest czym. Ten też, short. Ta inna szała jest tego skałka. Dzięki za kocha, Erik. Co? Dzięki za kocha. Był w arm. O, nie żyje. Nie kon, kon. Short. Pała, chyba trzymał? Ale jak trzymał, Kala. Nuke, no shot. Jeden nie? Jeszcze jeden. Tam idzie. Pan. Albo Forest, albo... Fireboxy. Dole. Ale dostałem laga mózgu, nie? Jak on tam przystawać, nie? Ja nie mogę! Alex, ej, autentycznie myślałem, że Alex, ty jeszcze żyjesz i chciałem sobie na spokojnie... No jednak! A przestałem plantować tak po prostu z przyzwyczajenia. Cztery jakoś, jak zawsze. Bo on słyszy te wszystkie ruchy. Wiem, to jeba. Ale Alex ma wyjebane, no. On ma coś w dupie, on musi. Ten. Ostatnich dwóch. To nie ten, to nie ten. Josy! GG! To był zajebisty mecz. Ojejej, jak widać, to bez kofeiny jednak się dużo gorzej gra. Ale to ma też sens i właściwie prawie każdy się chyba spodziewał takich wyników. Prawdopodobnie już zauważyliście, że drugi mecz był bez kofeiny. Na początku muszę zaznaczyć, że od kofeiny można się poważnie uzależnić i można mieć później problemy z odstawieniem jej. I jak taka osoba, która właśnie dziennie na przykład spożywa kofeinę na przykład w formie kawy albo jakichś innych formach, odstawi ją na chwilę i nie weźmie jej na przykład pewnego rana, to pojawią się niechciane efekty, takie jak ból głowy, zmęczenie, niska energia, nawet można być bardziej poirytowanym. Ataki paniki nawet mogą być, zła koncentracja i nawet kinda taka depresja jakby. I te symptomy najdłużej trwają od 2 do 9 dni, jak się odłoży kofeinę. I tak naprawdę to też się zalicza do tej grupy tych ludzi uzależnionych od tej kofeiny, więc może dlatego po prostu grałem gorzej. A gdyby ktoś ten na co dzień nie spożywa kofeiny, by grał bez niej, to prawdopodobnie też by miał inne wyniki, może nawet lepsze od moich.
Podsumowując, bez kofeiny miałem 8 śmierci i 8 zabójstw. Czyli KD, czyli kill to death ratio, czyli po polsku stosunek śmierci do zabójstw. Czyli miałem po prostu pierwszym razem KD 1, co jest po prostu okej. Jakby nie jest to źle, ale nie jest to jakoś mega dobrze. Po prostu jest to okej. A za drugim razem, czyli z kofeiną, miałem 28 kili i 9 deadów, czyli KD 3.1. A to już jest naprawdę dużo. Czyli jednak z kofeiną gra się po prostu lepiej. Tylko pamiętajcie, nie przesadzajcie też z kofeiną. A to wszystko dzisiaj. Miłego dnia jeszcze, mamiciaczki.